I oto jesteśmy tutaj, dwa lata później, niemal równo dwa lata później. Jak się z tym czujesz, że wracamy do omawiania pierścieni władzy? Bo przypominam Ci, że cieszyłaś się te dwa lata temu, że już koniec tego pierwszego sezonu i że może już nigdy nie wrócimy do omawiania pierścieni władzy. Przyznam szczerze, że na tym etapie czuję niejaką desperację, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na świeżo po omawianiu drugiego sezonu rodu Smoka, który niestety nie okazał się tak rewelacyjny jak sezon pierwszy. Jeden z naszych widzów, kiedy zapowiadałem ten materiał, napisał, że no tli się we mnie jakaś nadzieja, że ten drugi sezon pierścieni władzy będzie lepszy niż drugi sezon rodu Smoka. Na co odpisałem mu, że to nie jest wysoko postawiona poprzeczka. I to jest bardzo smutna konstatacja jeżeli chodzi o Poziom fantazy, serialów fantazy w tym roku. Faktem jest, że oglądając te pierwsze trzy premierowe odcinki drugiego sezonu Pierścieni Władzy, nagle zaczęłam doceniać jakieś elementy tego serialu, w sensie o, czyli na przestrzeni godziny można się skupić tylko na trzech wątkach. Nie trzeba skakać od wątku do wątku, żeby absolutnie opowiedzieć o każdym bohaterze w przeciągu tych kilkudziesięciu minut. No i pod tym względem y, narratologicznie, jakoś tak konstrukcyjnie, y, no, pierścienie władzy wygrywają w tym roku z rodem Smoka. Dobrze, ale do takich gruntownych ocen przejdziemy y, za chwilę. A ja muszę powiedzieć, że ja się cieszę, że, że wróciłem do tego ja serialu. Wiem, ty to się z jakiegoś cieszysz. powodu jest to pleżer i to nawet nie guilty pleasure dla mnie, że znajduję się w tym świecie Śródziemia, więc miło jest. Ale słuchaj, jak tak lubisz śródziemie, to równie dobrze możesz po prostu czytać sobie fanfiki o no, no. Śródziemiu opisane gdzieś tam na Wattpadzie. Ale jestem człowiekiem, który zajmuje się ruchomymi obrazkami, dlatego dużą przyjemność sprawia mi oglądanie, uwaga, ruchomych obrazków. Wracamy do śródziemia, do drugiej ery, po absolutnie szokującej informacji, że Halbrand jest Sauronem. I w, w tym sensie, mówiąc, że absolutnie szokujące, i to mam na myśli, że jest to absolutnie szokująca informacja, biorąc pod uwagę, jak prowadzono tego bohatera, i w zasadzie powiedziano nam wprost już w tym pierwszym sezonie, że to niemożliwe, żeby Halbrand był Sauronem. Ale chyba ostatecznie okazało się w tym odcinku, że Halbrand nie jest Sauronem, no bo naprawdę, gdyby po tych jego jakichś tam wewnętrznych rozterkach okazałoby się, że on jest Sauronem, no to okazałoby się również, że twórcy chodzą pośród Ziemi i szukają muzu. Go. no ale jest Sauronem no i teraz w tym drugim sezonie, w tych pierwszych trzech odcinkach, a podobno również według showrunnerów w całym tym sezonie, no będziemy się mocno skupiać na tej drodze Saurona co więcej, można powiedzieć, że po tych pierwszych trzech odcinkach wygląda na to, że Sauron trochę wrócił na drogę kanoniczną, napisaną dla niego przez Tolkiena, co może cieszyć, aczkolwiek to jest trochę takie zmazywanie błędów, które popełniło się w pierwszym sezonie. Wracają wszyscy bohaterowie, których do tej pory mieliśmy, więc jesteśmy w bardzo wielu miejscach. Wydaje się, że dlatego te trzy odcinki zostały zaprezentowane, widzą naraz w dniu premiery drugiego sezonu, żeby każdy z wątków mógł się pojawić na ekranie, ponieważ właśnie to jest rozciągnięte na trzy odcinki, zanim każdy z bohaterów ponownie się na tym ekranie pojawi. Pierwsze dwa odcinki są mocno poświęcone Sauronowi, Dużo jest tam też Galadrieli i Elronda no a w trzecim odcinku mocno za to jesteśmy z Numenorem, zarówno na wyspie Numenoru, jak i z tu zaskoczenie, naprawdę. Jeżeli uznacie to za spoiler, to będzie mi bardzo smutno. Z Isildurem, który żyje. Ale to naprawdę było wiadomo, że on żyje, bo przede wszystkim mówią nam o tym książki Tolkiena i zdziwiłbym się, gdyby twórcy odeszli od tego bohatera. Tym bardziej, że przecież Isildur jest tym, który pokonuje niejako Saurona w tej wielkiej wojnie, o której opowiada Galadriela na początku trylogii Władcy Pierścieni Petera Jacksona. No i właśnie takie to, to były cliffhangery w zeszłym <laughs> sezonie, kiedy to wszystko co oczywiste okazywało się prawdą, a wszystkie niespodzianki, wszystkie znaki zapytania od początku znaliśmy na nie odpowiedzi, ponieważ na nie trzeba być jakimś znawcą lor świata śródziemia, żeby wiedzieć, że Isildur jest dość Kluczową postacią w tym świecie, i jeszcze ma swoją ważną rolę do przepracowania. Tym bardziej, że wydaje się, że tutaj właśnie będziemy pewnie kończyć te pięć sezonów, które zaplanowali dla nas twórcy, właśnie tą wielką, pierwszą wojną o pierścień. Także, także i Sildur naprawdę ma co jeszcze robić tutaj w tym serialu. Aczkolwiek, wielkie pytanie, czy my tak naprawdę dojdziemy do końca tej opowieści, i jeżeli dojdziemy, no to biorąc pod uwagę, w jakim tempie są robione kolejne odcinki, no to wszyscy już będziemy. Mieli siwe brody, kiedy doczekamy tego piątego sezonu. Mów za siebie. Ale też chodzi o to, że po tych dwóch latach, no już trochę znamy status pierścieni władzy. Myślę, że wiele osób może mniej pamięta serial, ale na pewno dobrze pamięta kampanię promocyjną a propos tego serialu, która możliwe, że była najpotężniejszą kampanią reklamową, jaką widział świat. To znaczy, Amazon naprawdę wprawił w ruch wszystkie trybiki. Wszystkie swoje możliwości promocji, żeby tylko na pewno cały świat wiedział, że w 2022 roku będzie miała miejsce premiera pierścieni władzy na Amazon Prime. W pewnym sensie ta kampania promocyjna się udała, ponieważ te pierwsze odcinki pierścieni władzy miały bardzo dużą publiczność, kilkanaście milionów obejrzało te odcinki. Amazon oczywiście był bardzo dumny. I bardzo się tym wszystkim szczycił, ale jak pokazały kolejne wyniki, jeżeli chodzi o USA, no to tylko 37% widzów, którzy rozpoczęli seans pierścieni władzy, w ogóle dotrwało do tego ostatniego odcinka, co jest bardzo złą wiadomością dla tego serialu, ponieważ sukces danego serialu mierzy się w tym, że każdy kolejny odcinek nowego serialu przyciąga coraz większą publiczność. No tutaj było wręcz przeciwnie, wręcz dramatycznie źle. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jakie tym razem będzie otwarcie tego drugiego sezonu. Aczkolwiek są takie seriale, które nabierają rozpędu. Może ten ma duży rozpęd, straci rozpęd, a później znowu uzyska rozpęd, bo jednak ci, którzy widzieli już cały sezon, dosyć jednogłośnie mówią, że jest on lepszy od pierwszego sezonu. I ja bym powiedział, że po tych trzech odcinkach możemy się zgodzić, że te trzy odcinki też są lepsze od tego, co widzieliśmy w pierwszym sezonie. Dobrze są lepsze, ale w ogóle, co to znaczy w kontekście jednej z najbardziej najbardziej szokujących porażek, najbardziej kompromitujących seansów w historii telewizji, a coś takiego miało miejsce przy pierwszym sezonie. No przypomnij sobie The Best of z pierwszego sezonu, kiedy to Galadriela wskakuje do oceanu, przypadkiem w tym oceanie znajduje tratwę, na której akurat przypadkiem podróżował Halbrand. No Było kilka głupotek, a później coraz więcej. Najśmieszniejsze, że showrunnerzy tego serialu: Patrick McKay i JD Payne, sami trochę wchodzą w taką narrację. To znaczy, no nie są idiotami i zdają sobie sprawę z tego, jak został przyjęty ten pierwszy sezon, że jednak dużo było słabości w tym pierwszym sezonie. I teraz w wywiadach trochę się tłumaczą, że słuchajcie, ale wiecie, że każdy ważny później kulturowo serial. Miał słabe początki, wymieniają na przykład rodzinę Soprano jako przykład kultowego serialu, który ten pierwszy sezon nie miał najlepszy przecież są takie seriale i filmy które na początku zostały chłodno przyjęte przez publiczność a dopiero po latach zostały odkryte przez kolejnych fanów Ja panów. widzę, że to jest nowa strategia marketingowa w Hollywood, ponieważ nie wiem czy słyszałaś o e, zwiastunie Megalopolis, który mm. pojawił się niedawno w sieci i na początku e, były Wyimki z recenzji krytyków, jak to źle zostały przyjęte na początku filmy Francisa Forda Copoli. No. Śmieszne. Były to nieprawdziwe cytaty wygenerowane przez AI. A. no. E, e, już zwolniony jest marketingowiec Lionsgate e, tak, za to. to... Było kłamstwo. Tak, to było kłamstwo. No i e, oczywiście częściowo showrunnerzy Amazona mają rację, ale być może jest to tylko półprawda. Nie, no oczywiście, że są filmy i seriale, które na początku nie spotkały się ze zrozumieniem publiczności. Z tego co pamiętam, to Blade Runner jest takim standardowym przykładem, kiedy to w zasadzie była kasowa wtopa premiera. Też w sensie w chyba też nie były wcale takie przychylne. A później ten film został odkryty na nowo przez VHS, i nagle ludzie go pokochali. Jeśli no Ridley cyklucowy. Scott mógłby takie zwiastuny wypuścić jak Francis Ford Coppola z Megalopolis, to na pewno mógłby. No niemniej, nie oszukujmy się. Pierwszy nie władzy to zdecydowanie nie jest ten serial, który za kilka, kilkanaście lat zostanie na nowo odkryty i wszyscy zachwycą się jego genialnością. A może właśnie będzie jako przedziwny potworek naszych czasów tak. i dlatego będzie kultowy. No nie, no tak. No to, to taka szansa jest. Co więcej, z racji tego, iż Patrick McKay i J.D. Payne zdają sobie sprawę, że ten pierwszy sezon nie do końca im wyszedł, to trochę śmiesznie brzmią ich wywiady, bo trochę wygląda jakby za kasę Bezosa, za grube miliony, zrobili sobie trochę taki opóz treningowy z tym pierwszym sezonem. Za miliard obóz treningowy. <laughs> I cały czas się tłumaczą, że no wiecie, dopiero szukaliśmy swojego głosu, docieraliśmy Złapaliśmy się z aktorami, no, dużo złapaliśmy doświadczenia. No, no, zabawnie brzmią te tłumaczenia, kiedy macie świadomość, ile pieniędzy poszło na stworzenie tego pierwszego sezonu, a faktycznie są to showrunnerzy bardzo niedoświadczeni. Tak naprawdę przed pierścieniami władzy nie mieli na swoim koncie nic, tylko byli współpracownikami innych twórców, na przykład współpracowali z J.J. Abramsem. Widzisz, Amazon poszedł tak naprawdę drogą, wierząc, że to będą nowi tak. Peterowie Jacksonowie, bo Jackson no jednak też no, nie ale... był człowiekiem, chociaż chyba nie no, aż tak niedoświadczonym. Nie no... Po prostu był znany z trochę innej twórczości. Tak. Ale e... miał doświadczenie jako reżyser, jako twórca. Oni w zasadzie nie mieli tego doświadczenia. Po prostu byli tyłami przy różnych zrealizowanych i niezrealizowanych projektach. Teraz są przodami. I z racji tak małego doświadczenia, faktycznie Pierścienie władzy to. Było dla nich dopiero ta pierwsza praca i zbieranie. Ogromnego doświadczenia. Starzyści. Dlatego siłą rzeczy faktycznie ten drugi sezon może mieć tą siłę, że, że to już nie są amatorzy. No, już zdobyli to doświadczenie na, przy okazji kręcenia tego pierwszego sezonu, więc już może być lepiej, tym bardziej, że zaangażowano ściślej do współpracy jedną z reżyserek wcześniejszego sezonu, Charlotte Brandstorm, która była odpowiedzialna za wyreżyserowanie najlepiej ocenianego odcinka. Tamtej serii i najgorzej ocenianego odcinka tamtej serii. Przelam czyli... siódmy i ósmy. Szósty i siódmy. Aha. Nie pamiętam już, co się działo w szóstym. Wiem, że w siódmym po prostu była ta bitwa, która była tak. y ciągiem w zasadzie pokazana nam, przez co y było to dosyć interesujące. Nie, to na odwrót. To szósty. Tak, to w szóstym właśnie byliśmy nagle skupieni y przede wszystkim na jednym wątku i nagle złapaliśmy jakieś emocje, a później był ten siódmy, no, który znowu. Ach, były tam już to jakby pożoga ta hmm. wojenna była, numer wracał już do domu. No tak, tak, działo się, działo się, działo się. Może, może, może i racja, że tak właśnie było. No w każdym razie, od Brandstorm jako zdecydowanie bardziej doświadczona twórczyni w produkcji różnych seriali została zaangażowana jako ściślejszy współpracownik. No można powiedzieć, że jest trochę teraz takim trzecim showrunnerem tego serialu. Jest odpowiedzialna za reżyserię lub współreżyserię pięciu odcinków z ośmiu drugiego sezonu. No i to jest pewnie kolejny element, który sprawia, że już ten drugi sezon nie ogląda się jako takie serialowe wynaturzenie. Co nie zmienia faktu, że przecież scenariusze do drugiego sezonu zostały napisane w ogóle przed premierą pierwszego sezonu. Zdjęcia do drugiego sezonu ruszyły w trakcie trwania premier kolejnych odcinków pierwszego sezonu, także no, mimo wszystko nie było za dużo czasu i możliwości i pola manewru, żeby te głupoty, te naiwności, ten brak doświadczenia jakoś wygładzić już w tym drugim sezonie. Dlatego, oglądając ten drugi sezon, no, nadal ma się poczucie, że zdecydowana większość tych wątków po prostu nie działa, bo, bo to wszystko jest konsekwencją i prowadzenia ich we wcześniejszym sezonie i słabego castingu, słabych aktorów. W ogóle pomysł, żeby wprowadzić te wszystkie wątki w przeciągu trzech odcinków to był bardzo dobry pomysł. Ja bym sobie życzyła, żeby ród Smoka wpadł na coś takiego. To znaczy, żeby powoli wprowadzać kolejnych znanych nam bohaterów i rozwijać ich opowieść. Dać sobie na to czas, a nie po prostu w każdym odcinku wrzucać po jednej cegiełce do opowieści dane Bohatera, i przez to mamy w zasadzie Renę jako mema. Co nie zmienia faktu, że zdecydowana większość bohaterów z pierścieni władzy jest tak niesympatyczna albo tak nijaka, że. No to już przesadzasz, aż, aż tak źle nie jest. Ja jednak. Znaczy, są tu elementy, które mnie nie ciekawią i drażnią po tych trzech odcinkach, ale. Jest we mnie jakaś taka iskierka nadziei, nieco większa, ponieważ na przykład drugi odcinek w zasadzie mi się podobał tak bez większych ale. Jest tam bardzo dużo wątku Saurona, Halbranda, tudzież teraz już Anatara. Mhm. To jest właśnie to kanoniczne imię Saurona, który przybył do Celebrimbora, by tam razem z nim wytwarzać pierścienie władzy. No i szkoda, że wydarzyły się pewne rzeczy w pierwszym sezonie, które się wydarzyły. No, ale tutaj wróciliśmy na ścieżkę prawości tolkienowskiej. No dobrze, masz rację, Sauron wreszcie pojawia się jako Pan Darów, no ale nie wymarzysz faktu, iż w tą rolę wciela się Charlie Vickers, znany z poprzedniego sezonu jako Halbrand. I w tamtym sezonie, załóżmy, że jeszcze rozumiałam to igranie z wizerunkiem Aragorna. Ponieważ Charlie Vickers zdecydowanie jest charakteryzowany jako kolejne wcielenie Aragorna. Momentami bardzo przypomina tą postać. Aragorn. No i tam to pasowało, bo miał nas mamić jako zapomniany król południowych krain. Galadriela miała w to uwierzyć. No faktycznie miał przypominać właśnie jakiegoś króla ze śródziemia. Najbardziej rozpoznawalnym królem jest Aragorn, więc jakoś mieliśmy w to uwierzyć. Oczywiście nikt w to nie uwierzył, no ale co tam? Twórcy się starali. No ale w tym. Sezonie, no, mamy jednak do czynienia z nowym obliczem Saurona. I ja bym bardzo chciała, żeby jednak w tego Saurona wcielił się ktoś o znacznie innej, znacznie bardziej niepokojącej charyzmie. No bo Charlie Wickers gra Saurona jako, no, takiego cwaniaka, tak naprawdę. No, takiego, no, ale <laughs> takiego pospolitego cwaniaka. Dlatego bardzo obiecujący był dla mnie prolog. Całości tego drugiego sezonu, kiedy to widzimy zupełnie inne oblicze Saurona, kiedy wciela się w niego zupełnie inny aktor, który wygląda jak taki szlachetny i okrutny y, książę elfów. No i ta rola, to wciele nie bardzo mi się podobało. To mi obiecywało, że o kurczę. Obsadzili nowego aktora, co ma sens, no bo Sauron mógł zmieniać swoją postać, więc czemu by nie teraz szukać innego aktora, który inaczej nam zagra tego Saurona w sposób znacznie bardziej niepokojący, naprawdę przerażający, z potężną charyzmą. No ale niestety to był tylko prolog, który, jak rozumiem, miał nam trochę wytłumaczyć, jak to się stało, że Halbrand znalazł się na tratwie, Pośrodku oceanu, no niestety to nie pomogło, żeby jakoś naprawić tą scenę. Nie, ale próbowano naprawdę, właśnie. Próbu próbuje się tutaj naprawiać rzeczy. I dobrze, masz zastrzeżenia do aktora. Mnie się mimo wszystko na razie wątek Saurona podoba. Ta, ten moment, kiedy rozmawia z Celebrimborem jeszcze jako Halbrand. Mimo, że został zdemaskowany, ale Celebrimbor nie wie, że został zdemaskowany na Saurona. No i przedstawia mu się jako Anatar. No to jest, kto wie, czy nie najlepsza scena do tej pory w całych pierścieniach władzy. Ma jakąś taką moc, ma magię, ma pewien element grozy. No, uwierzyłem w podniosłość tego świata. Uwierzyłem w całą tę historię. Nawet jakieś małe czereczki mi przeszły po ciele. Także, no, tutaj się to. Udało y, i wydaje mi się, że ten wątek nadal jest obiecujący. I jak mówią szaurany, że ten wątek rzeczywiście będzie y, ważny, no, no ja sobie coś po nim obiecuję. W ogóle warto przypomnieć zawiłą historię praw autorskich do twórczości Tolkiena. Nie, to już było grane. To znaczy, Amazon. Wykupił prawa do Hobbita, do Władcy Pierścieni i do dodatku do Władcy Pierścieni. Ale pomimo iż wykupił prawa autorskie do tych historii, zdecydował się tak naprawdę wyprodukować serial na podstawie zupełnie innej książki Tolkiena, czyli Silmarillionu, do której nie ma praw. Mhm. Dlatego, co może zrobić w takiej sytuacji? Może zaczerpnąć tylko elementy, które pojawiły się albo w hobicie władcy pierścieni, albo w dodatku do władcy pierścieni, i na podstawie tego opowiedzieć historię z drugiej ery. No i z racji tego, oczywiście, może wykorzystać bohaterów, którzy pojawili się chociażby w dodatku do władcy pierścieni, może wykorzystać zarys. Tych historii, które są umieszczone w tym dodatku, albo gdzieś tam pojawiły się we wzmiance w samym władcy pierścieni, ale jednocześnie nie może w pełni wykorzystać potencjału tych opowieści, ponieważ one są zawarte w Silmarillionie, do których nie ma praw, więc tak naprawdę no, twórcy z siły rzeczy muszą bawić się w fanfiction. I bardzo boleśnie doświadczyliśmy tego. W pierwszym sezonie. No i będziemy tego konsekwentnie doświadczać w kolejnych sezonach. No, chyba że Amazon zdecydowałby się jednak wykupić prawa do Silmarillionu, ale raz, że pewnie by to kosztowało kolejne ćwierć miliarda dolarów. No a poza tym chyba te prawa jednak póki co przynajmniej nie są na sprzedaż. Ale z racji tego, iż Amazon ma te prawa do ładcy pierścieni Hobbita. No to dlatego mam wrażenie, że w tym serialu, pomimo iż to jest no zupełnie inna era, zupełnie inne czasy niż to, co oglądaliśmy we Władcy Pierścieni, czy tam czytaliśmy we Władcy Pierścieni, to po prostu no nie wydajesz ćwierć miliarda na prawa autorskie czegoś, żeby później tego nie wykorzystać. I dlatego mieliśmy już Balroga. Na przykład w pierwszym sezonie, mimo no, że to zupełnie nie miało mieli sensu. No i, i w tym, bo przecież się obudził w ee, Kazad Dum. Ale co więcej, w tym sezonie za to mamy baby shelobę. Malutką szelobę. <entregtoraruana> jeszcze nie dorosłą do swoich rozmiarów. Dlaczego? No bo, no bo jest, no bo pojawia się w tym świecie, co prawda. Hej, Bioda jest <g 2022> i baby sheloba. <śmajashes> Ale nie jest tak uroczak Baby Yoda. No nie, zdecydowanie. Ale no w takich sytuacjach po raz kolejny przewracasz tymi oczami, no bo masz poczucie, że, że to jest tylko tam dlatego. Bo trzeba brać co jest. Równie zabawne jest to, że chociaż nie jest to serial osadzony bezpośrednio w świecie, Filmów Petera Jacksona to korzysta się z tego pełnymi garściami. Już mieliśmy złapanie Goluma przez Frodo i sama. Z tym, że została ta scena trochę odwrócona na komediową scenę, ponieważ Gandalf, który nie jest jeszcze Gandalfem, tylko nieznajomym, razem z Nori, czyli z Protohobbitką, czyli harfutką, wiedzą, że są przez kogoś śledzeni. Podobnie jak Frodo z samem wiedzieli, że są przez kogoś śledzeni. No i zastawiają pułapkę na tego kogoś. Okazuje się, że to nie Golum. Nie żył w drugiej erze? tylko ale Poppy. Na pewno. ale o nie wiadomo bo właśnie może jakieś golumopodobne tak. coś się też może pojawić jakby nie wykluczajmy tego no i to jest Poppy, czyli koleżanka Nori, która śledziła i padają sobie w ramiona i cieszą się i teraz w trójkę będą szli więc ta historia ma też swojego sama w tym sensie, że Gandalf wyraźnie lubi Nori a że Poppy tam jest to przy okazji tak, Hobity chodzą tylko parami, Nori jest oczywiście kobiecą wersją Froda, a Poppy jest kobiecą wersją Sama. Do tego stopnia, że miałam flashbacki traumatyczne z Władcy Pierścieni Petera Jacksona, kiedy to wszyscy płakali nad Frodem, wszyscy przejmowali się Frodem i nikt nie pamiętał o tym, że przecież Frodo idzie z samym i sam jest tak samo zagrożony i tak samo cierpiący i tak samo potencjalnie nieżywy jak Frodo. To zawsze Ale mnie bardzo jedyni, frustrowało. Ale są jedni, którzy potencjalnie nieżywi są ważniejsi od tych drugich potencjalnie nieżywych. No, tutaj mamy bardzo podobną scenę, kiedy Hobbitkom dzieje się krzywda, są w dużym zagrożeniu, a nasz jeszcze nieznajomy Gandalf krzyczy tylko: Nori, Nori! A, a przepraszam. A Poppy? Są dwie tam. Ale on lubi Nori. Jakby to się martwi o Nori. Również w tym wątku jest y, y, scena, w której Poppy i Nori chowają się przed dziwnymi jeźdźcami z rund. Co do złudzenia przypomina, jak y, cała czwórka hobbitów y, chroniła się y, przed upierami pierścienia. Nawet tam gdzieś później zeskoczyli myślałem, że pójdą w pieczarki, ale to, to, to pustynia była, więc nie było pieczarek, ewentualnie y, kaktusy. W ogóle ten wątek y, Gandalfa i Harfutek jest o tyle ciekawy, no, że po pierwsze eksplorujemy znowu coś, co, 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 co niekoniecznie gdziekolwiek się znalazło. Jest oparte na takich drobnych przesłankach z dzieł Tolkiena, ponieważ nasz nieznajomy czuje, że w run odnajdzie swoje przeznaczenie, dowie się, kim tak naprawdę jest, jakie ma imię. I... No i to jest oparte na tym, że kiedyś błękitni czarodzieje. Czyli Istari, czyli podobni Gandalfowi i Sarumanowi, wyruszyli do run, no i słuch o nich tam zaginął, więc najprawdopodobniej to na tej podstawie ta historia jest tutaj tkana. No i ten świat z jednej strony mnie ciekawi, a z drugiej strony jest przedziwny. To jest ciekawy? To trochę mnie ciekawi, tak. Bo to jest jakaś tak przedziwna, postmodernistyczna wizja tutaj utkana. To znaczy, to akurat pokazuje, że twórcy no nie mają takiego swojego jednoznacznego języka. Korzystają właśnie dużo, w dużym stopniu z Petera Jacksona, a jak już nie ma Petera Jacksona, to no, biorą... inne twory popkultury. Tak. I tu mamy Mad Maxa. Tak, ale to jakiego? Po prostu ci jeść z run. No to to jest dosłownie tak proto, samo... jakby jak są Harfuci, tak to są proto jest ze świata Mad Max. No wyglądają trochę jak ci, jak ci co porwali Furiosę teraz no. w Furiosie. Kurde, mają maski i czachy, jeżdżą na tych koniach jak na motorach, no i Jezus Maria, gdzie my nagle jesteśmy, co Jesteśmy się na pustyni, żeby nie było wątpliwości, A, co tym bardziej nas skłania do tego, że jesteśmy w świecie Mad Jakby ten świat jest tak wtórny, tak nudny, tak nieciekawy, no... Przypomnij sobie końcówkę pierścieni władzy, jeżeli chodzi o ten wątek y, dwa lata temu. Wtedy, szczerze mówiąc, nabrałam choć minimalnej nadziei, że o. Idą do run. W ogóle nie znamy tej krainy. Może wreszcie będzie coś ciekawego. No i trafiamy do tego run I, i, i z czym się zmagają nasi bohaterowie. Nie mają co pić, nie mają co jeść, ktoś ich ściga, jest im gorąco. No w sensie to są takie klisze. No są klisze. Tak bolesne klisze, które widzieliśmy 10 tysięcy razy w kinie. Każdy twórca, który nie ma nic do powiedzenia, po prostu sięga po takiej mozu wędrówki. myślałam, że będzie oaza, wiesz, której nie widać. Ale okazało się, że naprawdę ta studnia, którą zobaczyli, to, to była prawdziwą studnią. A, właśnie, jest też, a propos skojarzeń z władcą pierścieni Petera Jacksona, jest też studnia, w której Popik, tutaj grająca Pipina, przez swoją nieuwagę zawiadamia całą okolicę o tym, że są w tym, a nie innym miejscu. No tak, no to już są takie drobiazgi, ale no tak, bardzo widać, że twórcy jakby nie mają swojej wyobraźni, swoich pomysłów, tylko cały czas właśnie czerpią z cudzego, przez co ten świat jest właśnie taki boleśnie postmodernistyczny. No tutaj mamy nie, jeszcze... dziewiczy. No nie dziewiczy. Tutaj mamy jeszcze wątki biblijne, bardzo mocno obecne. Starotestamentową podróż Mojżesza przez pustynię. Powinien całych Harfutów prowadzić, ale nawet rzeczy, które magicznie robi, jakoś kojarzą mi się z Mojżeszem. Jak wielką pustynną burzę zrobił no i szuka swojej laski, żeby być jak Mojżesz, tak? Żeby Móc sprowadzić nie To bardzo jakoś też mi przypomina te sny, które ma o tej lasce, no tylko brakuje mi krzewu gorącego. Oczywiście to wpisuje się w chrześcijański charakter dzieł Tolkina, aczkolwiek on jednak opierał się na Nowym Testamencie. To też jest trochę Jezus, który jest 40 dni na pustyni i, i musi opierać się różnorodnym przeciwnościom no tak, ten wątek jest taki bardzo zaczepiony na innych wątkach kulturowych, ale interesuje mnie mimo wszystko co się tam w tym run wydarzy, ponieważ tam jest czarny czarodziej grany przez Skiriana Hańsa, znanego bardzo aktora, na razie miał jedną scenę, może nie jakąś wybitnie fascynującą, no ale no trochę jakoś tam ostrze sobie zęby że jest to znany aktor, że będzie miał Mógł się wykazać w którymś momencie. Więc, więc jest to wątek z jednej strony bardzo jałowy, a z drugiej strony jakoś jestem go ciekaw. No ja już porzuciłam nadzieję, jak się okazało, że to tajemne rund jest po prostu pustkowie. I, I głównym elementem tego wątku jest fakt, że nasi bohaterowie cierpią pragnienie, a z drugiej strony ściga ich postmodernistyczna Wataha z Mad Maxa. No to myszy z Marsa go ścigają. Mm. Jakby, no tak, ja już położyłam krzyżyk na tym. Żeby dopełnić takie ekstra głupotki tych pierwszych trzech odcinków, to trzeba wspomnieć o skoku Elronda. Tutaj, znaczy oni lubią skoki do wody, zauważ, showrunnerzy tego serialu. Ja myślę, że to miało być wręcz lustrzane odbicie tego, co zrobiła Galadriela, no bo tutaj Elrond lustrzane również. Lustrzane odbicie głupoty. Również wykazuje się nieposłuszeństwem względem swojego króla, decyduje się robić to, co on uważa za słuszne. No i wskakuje do wodospadu, do rzeki, żeby uchronić elfy przed niedawno wykutymi pierścieniami władzy. Pierwszymi póki co elfimi. No i tu jest wielki spór, czy yy, Halbrand Sauron dotknął tego czy nie dotknął i w jaki sposób może mieć wpływ na te pierścienie. Elrond uważa, że za duży wpływ, przez co trzeba je zniszczyć. Galadriela uważa, że, że nie, nie, nie. No a król gil uważa, że trochę nie ma wyjścia, bo w innym razie dar nieśmiertelności elfów wśród ziemi zaniknie, i elfy będą musiały wrócić do walinoru. No i jest tu cały konflikt wokół tych pierścieni. Konflikt jest taki, który rozwiązuje się szybko, dosyć trzeba przyznać, ponieważ Elrond, jak już skoczył do wody i dostał złoty medal w skokach do wody na olimpiadzie, to popłynął do Kirdana, czyli kolejnego ważnego elfa, który zarządza szarą przystanią, no i Najpierw Kirdan zobowiązał się do tego, że utopi te pierścienie w wielkiej szczelinie, ale później zobaczył te pierścienie i dojrzał perfekcję, i uznał, że tej perfekcji niszczyć nie można. I se jeden pierścień też zajumał od razu. Pozostałe dwa pierścienie wkładają na paluszki król Gilgalad oraz Galadriela. No i Galadrieli, dużo ten pierścień mówi. Ostrzega ją trochę, można powiedzieć, przed działaniami Saurona. Trochę wygląda jak sny na jawie, których doznaje, ale tak. Skok, l to jest jedna z tych kolejnych absurdalnych pomysłów, że po prostu rozmawia z nimi, a tu później siup do wody i. I tak rozwiązujemy sytuację w tym serialu. Tak, zdecydowanie, aczkolwiek nadal Elrond to jest jedna z lepiej zagranych, bardziej dających się lubić pogłębionych postaci tego serialu. I ogromną satysfakcję sprawiały mi sceny, kiedy Elrond wykazuje jawny zawód, jawną niechęć do Galadrieli, która bardzo go zawiodła nie tylko jako przyjaciółka, ale też jako rozsądny elf. Więc bardzo się cieszę, że wreszcie jest ten moment. Kiedy ktoś ważny, ktoś z kim Galadriela musi się liczyć, daje jej do zrozumienia, że jest okropną przyjaciółką, okropnym elfem, yy, i powinna wreszcie zastanowić się nad swoim postępowaniem. Z drugiej strony, zmartwił mnie fakt, no, że jednak sama gra aktorska Morphet Clark, no nie zmieniła się. To znaczy Galadriela nadal jest taką. Arogancką, jakąś agresywną, niesympatyczną postacią, więc niestety nadal nie przeżyła jakiejś wielkiej metamorfozy, która by sprawiła, że, że może wreszcie dałoby się lubić y, tą bohaterkę, ale. Być może twórcy, świadomi lub nie tego, że jednak słabo wypada ta Galadriela w serialu, dali znacznie mniej czasu ekranowego, to znaczy ten sezon no to właśnie nie jest sezon Galadrieli, tylko bardziej Saurona i innych postaci a Galadriela gdzieś tam bardziej chowa się na drugim planie. Mało jej było w tych pierwszych trzech odcinkach, co mnie mimo wszystko radowało, ponieważ jest to jedna z wielu kul u tego serialu. Za to się o tym, że drugi odcinek tego nowego sezonu był najmocniejszy. Ja się z tym zgadzam. Zdecydowanie najlepiej się go oglądało. Był najbardziej emocjonujący. Też ze względu na to, że tam był długi wątek krasnoludów. Wracamy do Durina, jego żony Disy. No i do króla Dorina. No i ten cały wątek rodzinny, konflikt rodzinny, no najbardziej mnie przekonuje tak naprawdę z całego serialu, ponieważ jest zagrane bardzo dobrze te dialogi no są całkiem błyskotliwe, całkiem zabawne. Ten świat krasnoludów jest najbardziej interesującym elementem wymyślonym przez twórców. Fakt, że teraz wali im się świat, tracą dostęp do światła, tracą kontakt ze swoją świętą górą. No to wszystko jakoś mnie przejmuje, ponieważ po prostu lubię tych bohaterów, lubię spędzać z nimi czas. No ten świat wykreowany jest po prostu dosyć drobiazgowo, jest tak. żywy, jest autentyczny. Ja mam w ogóle wrażenie, że, że ja nie wiem, jakiś inny pion jest odpowiedzialny za historię krasnoludów. Jakby jest kilka osób zaangażowanych w wykreowanie tego świata i oni są zupełnie osobni w stosunku do reszty serialu. Jak to się stało, że Numenor jest tak bezbarwny, tak nieciekawy? To jest to o, absolutne przeciwieństwo. Tak wyzuty ze Kazał wszystkiego. Do tak. Mamy ten Elfie Lindon, który za to jest no dosłownie mamy jedną lokację wykreowaną gdzieś w studiu. I po prostu cały czas tam e, siedzimy z tymi majestatycznymi elfami. Ale to no, też jest. Gil Galat jest majestatycznym elfem, to akurat bym e, złożył e, m, zdanie odrębne. Jest elfim bucem, bo faktycznie no, to jest kolejna słabość castingu tego serialu, kiedy. Maestetyczne elfy zachowują się, grają i wyglądają jak takie antypatyczne buce, zbiry. Także tutaj Galadriel ma godnego przeciwnika w formie Kilka No ale czuć, że ten Lindon jest jakiś taki fałszywy, sztuczny, no właśnie, wykreowany gdzieś w studiu. Na e... Naprawdę, Lindon mniej mi przeszkadza niż Numenor, który jest zapełniony. No, Numenor no to już w, yy... w ogóle. Antyprzykład, jak wykreować jakiś osobny świat. Do tego stopnia, że trochę mi się nawet nie chce gadać o Numenorze. <gry> bo ten trzeci odcinek poświęcony w znacznym stopniu Numenorowi, w zasadzie niemalże w całości, bohaterom z Numenoru, no to tam jak się pokazuje uliczki tego miasta jak przechadzają się tymi uliczkami statyści, to jak w grze są, są te NPC, się nazywają tak. one, no właśnie, to, to, to dokładnie tak wygląda. Absolutnie, że można by się było o nie potknąć. Ja one nadal by szły. Tak, no i pośród tego całego bezbarwia mamy kazatum, które jest ciekawe piękne, z pomysłem wykreowane. Właśnie to, to, ten pomysł na to światło. Tak, pomysł na to rozmawianie z górą poprzez ten śpiew. Wszystko jest... Właśnie, z jednej strony jest, ma lekkość to, bo ci bohaterowie są jakby lekko komediowi, tak. a z drugiej strony ma taką powagę. Mhm. Więc no udało się coś, co też udawało się właśnie Peterowi Jacksonowi. Tak, no. Na przykład tworząc tą relację pomiędzy Legolasem a Gimlim. Oczywiście i mamy świetnie skastingowaną obsadę grającą krasnoludów, kiedy każdy z tych bohaterów jest charyzmatyczny, potrafi i grać między dramatem, a komedią i to fantastycznie wypada na ekranie. No Dosłownie nadal już ten pierwszy sezon jawnie to pokazywał, ale ten drugi tylko to potwierdza, że krasnoludowie to jest ta jedyna rasa, którą warto wspierać w tym serialu. No a teraz się umoczą z Annatarem i Celebrimborem, no żeby też ratować swoje Kopalnie, ale to może też być ostatecznie ciekawy wątek. Wierzę w to, że połączenie tych dwóch wątków da coś interesującego, no mniej wierzę, że cokolwiek interesującego właśnie wyjdzie z Numenoru. Mhm. Tam co prawda jest no niby ciekawa ta scena, kiedy przylatuje orzeł, kiedy jest koronacja nowej królowej Miriel. A czemu ten orzeł przylatuje? żeby pobłogosławić Miriel. Tak, ale ale po co ten bo mamy orły, mamy. możemy je użyć. Możemy. To niech, to niech będą. Błogosławieństwo boskie, zobacz jakie to piękne e, piękny symbol, ale lud jest głupi mhm. i nie rozumie, że orzeł przyleciał tutaj, żeby pobłogosławić nową królową no i cały tłum skanduje Farazon, żeby to on został nowym królem. No wiemy, że zostanie tym nowym królem, bo musi doprowadzić do upadku Numenoru. Znaczy prawdą jest, że Farazon po prostu doskonale wykorzystał orła jako swoje narzędzie polityczne e, no i, i szczerze mówiąc jak mógł go nie wykorzystać Korzystać, skoro królowa prawowita Numenoru też jest napisana jako tak niezaradna postać, mhm. no, w tym sezonie, no raz, że straciła wzrok więc jej ruchy są ograniczone jest w tym znacznie bardziej bezradna dopiero tak naprawdę uczy się na nowo jak nawigować po świecie będąc pozbawioną tego wzroku no i jest w tym z wszystkim jakaś taka bierna, bezradna pełna rozpaczy czy nie ma tak naprawdę żadnych zaufanych pomocników, którzy by w tym momencie mogli jej pomóc podczas tej koronacji. No i No i, ma wypada... no i tak, który jest wśród tłumu, także wielka pomoc. No i automatycznie wypada jako taki słaby monarcha, słaba królowa. No więc nic dziwnego, że ktoś inny to wykorzystał i zaczął grać na swoją korzyść. Jeszcze Palantir wypadł prawie że z zapasuchy to znaczy nie jej, ale, ale Andrisły, bo elficki i się coraz większa nagonka antyelficka będzie tutaj y, wydarzała w numenorze, no w każdym razie numenor ciekawy niestety na razie nie jest, jest sztuczny, sztywny. Y, jedną rzecz jeszcze chciałbym docenić już tak pod koniec y, naszego omawiania. Podoba mi się rozwijanie i nadawanie Ludzkiego rysu, jeśli można to tak nazwać, orkom. To nadal są okrutne i nieprzyjazne stworzenia, ale z drugiej strony są to stworzenia, które chcą egzystować w tym świecie, mieć prawo do tego egzystowania, mają swojego ojca, adara który chce im pomóc i który chce mieć pewność, że Saurona już nie będzie na tej ziemi i że dzieciom, orkom nic już nie zrobi. No i dosłownie wręcz jest pokazane, znaczy nie do końca pokazana, ale jest pokazana orkowa rodzina, kobieta ork z małym dzieciątkiem co może trochę śmieszyć właśnie, ale z drugiej strony jest ciekawym pokazaniem drugiej strony medalu, że to też są jakieś tam żywe istoty, które chcą, Spokoju. I tutaj warto dodać, że jeżeli chodzi o postać Adara, to nastąpiła wymiana aktorów, to znaczy Joseph Moll zrezygnował z tej roli. Też ciekawe, że kontrakt mu na to pozwalał. Ewentualnie, nie wiem, jakieś inne zakulisowe rzeczy wchodziły w grę. A świetny był w pierwszym sezonie. Był świetny, to była zdecydowanie jedna z najciekawszych ról tamtego sezonu: takie światełko w ciemnym tunelu. No a teraz tę te rolę przejął sam Hazeldin który też jest dobry na razie. Właśnie tutaj bałem się bardzo tej zmiany, no bo właśnie Adar był jedną z takich najlepszych, najciekawszych postaci, ale ta zmiana aktora nie jest jakaś bolesna i nadal ten wątek z Adarem jest interesujący. Podsumowując ten drugi sezon póki co, to jest można powiedzieć krok w dobrym kierunku, ponieważ już nie wydarzają się tak absurdalne Sytuacje i tak absurdalne pomysły na to, jak wykreować jakiś konflikt, jak rozwiązać jakąś sytuację, jak to miało miejsce w pierwszym sezonie, ale no poczekajmy, bo to dopiero, dopiero początek drugiego sezonu. Co nie zmienia faktu że ten serial nadal jest bardzo mierny. Nadal twórcy nie wypracowali w sobie sztuki opowiadania ciekawych, angażujących historii. I szczerze mówiąc, oglądając te kolejne sezony Władcy Pierścieni, no to to jest trochę tak, jakbyśmy oglądali etiudy studenckie. To znaczy... Studenci filmówki uczą się swojego fachu, uczą się opowiadać historię, uczą się sztuki filmowej, jak opanować to narzędzie, sztuki narracyjnej. No i trochę jesteśmy na tej drodze studenckiej Patryka McKeya i JD Payna, i może panowie z czasem powoli właśnie odnajdują swój głos, mniej popełniają karygodnych błędów, co nie znaczy, że jest to warte naszego czasu i tych milionów dolarów wydanych na ich bardzo drogie zajęcia filmowe. Ale my lubimy oglądać y, filmy studentów. Niektóre są bardzo dobre. To prawda. A ja nie uważam, żebym stracił czas. Nie, no, ja, ja mimo wszystko y, zauważam te niedociągnięcia, ale na razie nie zniechęciłem się, chociaż pamiętam, że w pierwszym sezonie też dużo, długo to trwało, zanim się zniechęciłem do, do, do tego y, serialu. Także. Ja, mimo wszystko, jakiś taki mały plusik daję tym pierwszym trzem odcinkom. Trzeba przyznać, że w tym roku nie ma z czym porównywać pierściny władzy. To znaczy, nie jest tak, że niedawno oglądaliśmy fantastyczny serial Fantazy, no i teraz w porównaniu z tym pierścieniem władzy to jest śmiech na sali. Może obejrzymy fantastyczny serial Fantazy Science Fiction o świecie Diuny wkrótce tak. i w wie, że najbardziej, że to to będzie ten serial, który będzie nas olśniewał. No i niech tak będzie. Czekamy, co Wy powiecie o tych trzech pierwszych odcinkach, które pojawiły się na Prime Video. I czy w ogóle je obejrzycie, biorąc pod uwagę. Jak mało widzów wytrzymało do końca pierwszego sezonu? No, już czytałem, że niektórzy mówią, że będą oglądać nasze omówienia zamiast oglądania odcinków. Dobrze, tak, też można. Znaczy, nie wiem, czy twórcy byliby zadowoleni, ale my się cieszymy, że w tę stronę. No i będziemy się tu spotykać co tydzień. Jak Marty Szlak nie trafi a propos Pierścieni Władzy, bo mnie nie trafi na pewno. Ja sobie poradzę z wszystkimi rzeczami, żeby tylko być w świecie władcy Pierścieni. Ja jestem trochę jak taki turysta, który zapłacił, pojechał i on i tak zobaczy. Może wszystko jest źle, ale on i tak z tego skorzysta. I pan na takich wakacjach w ogóle wypoczywa? A my przypominamy, że mamy patrona i dziękujemy wszystkim naszym patronom w tym najhojniejszym, czyli Marcie, Jankowi, Bartkowi i Konradowi. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.